Na pewno pracowitość. Uważam, że tylko ciężką pracą możemy dojść do sukcesu. I warto ciężko pracować, szczególnie, że sport jest taką dziedziną życia, że ona szybko zweryfikuje. Jeżeli nie będziemy pracować, no to te efekty, te wyniki niestety nie będą zadowalające. A więc na pewno pracowitość, rzetelność, uczciwość i szacunek. Siedmierka jest tak pięknym, elitarnym sportem, który uczy właśnie wzajemnego szacunku do przeciwnika. Przed każdą walką musimy się przywitać z przeciwnikiem, z sędzią, z publicznością. I oczywiście to samo tyczy się po zakończeniu walki. Walka czasami może być albo wygrana, tak, albo przegrana. Każdy z nas musi pożegnać się z przeciwnikiem, tak samo z publicznością, podziękować też i sędziemu za walkę. Także ten wzajemny szacunek jest najważniejszy. Bez tych wartości nie da się zbudować teamu, nie da się zbudować takiej drużyny, która by stała za mną. Tak, przede wszystkim oni cieszą się z tego, co robią. Przede wszystkim uwielbiają sportowców, uwielbiają olimpijczyków, z racji tego, że oni doskonale wiedzą, co to znaczy ciężka praca i jak ciężko jest w ogóle wyjechać na igrzyska. Marzeniem każdego sportowca jest wyjazd na igrzyska olimpijskie. Igrzyska są takim festiwalem sportu, gdzie no nie każdy tam może się znaleźć. To już naprawdę wybitni mogą tam pojechać.